W dzisiejszym filmiku chcę wytłumaczyć, co to znaczy Mountain Dew. To zaczniemy od tego, jak się wymawia słowo mountain, bo wiem, że przeważnie Polacy wymawiają tak, jak się pisze i mówią coś takiego tak jak mountain. I mogę wam powiedzieć od razu, że nigdy się nie mówi mountain, się mówi mountain, mountain. To może podzielę to słowo, żeby to było bardziej wyraźne i bardziej jasne. Się mówi mountain, mountain. I wiem, że ta końcówka wygląda jak tain, mountain, ale to nie jest tain, to jest tak jak ten. Czy to tak nie wiadomo, czy to jest e, czy to jest i, to jest mountain, 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 mountain. Ale słyszeliście, że przed chwilą nie wymówiłem to te. To czasami ludzie mówią mountain, że to te jest takie bardzo ciche, albo tak naprawdę nie staramy się wymówić to te, mountain. Myślę, że jak chcecie tak naprawdę poprawnie wymawiać to słowo, to jest mountain, mountain. Ale oczywiście, jak wiemy, to nie każdy native speaker wymawia wszystkie słowa dosłownie albo dokładnie tak, jak się tak jak trzeba je wymawiać. Czasami widzę, jak ludzie piszą komentarze po polsku i zamiast pokaż, to mówią poka. No poka to, albo coś takiego, ja nie wiem. To tak samo jest mountain, 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 mountain. Albo bardziej poprawnie mountain, mountain. To możecie wybrać, który wam lepiej pasuje. Może być albo mountain, albo mountain. Uważam, że oba formy są całkowicie w porządku. Ale to, co nie jest w porządku i nie możecie mówić, to jest mountain. To po drugie, co to jest dew? Mountain dew, bo pewnie znacie ten napój Mountain Dew. To dew to znaczy rosa. To znaczy rano, jak wstajecie i jeszcze jest trochę zimno i jeszcze słońce nie wyszło tak całkowicie, to na trawie mamy rosę. I to jest dew. To widocznie Mountain Dew to jest rosa z gór. Szkoda, że nie zmienili tej nazwy w Polsce, bo to by było chyba fajniejsze, jakby sprzedawali Mountain Dew, tylko że Mountain Dew by się nazywał rosa z gór. Albo górowa rosa. Albo rosowa góra. Nie, nie rosowa góra, to nie ma sensu. Albo górowa rosa. Albo nie, górna rosa? Coś takiego. To jeszcze raz. Mountain się wymawia mountain albo mountain. I dew to jest rosa. Teraz wiecie, co to jest Mountain Dew i następnym razem, jak będziecie pić Mountain Dew, to będziecie wiedzieć, co to znaczy. I jak nigdy nie piliście Mountain Dew, to czemu nie? Musicie spróbować. To dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście, co to znaczy Mountain Dew, czy wam się podobał dzisiejszy odcinek. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i podzielcie się tym filmikiem z waszą rodziną i z waszymi znajomymi, szczególnie z tymi ludźmi, którzy często piją Mountain Dew albo im smakuje Mountain Dew. A, i też chcę powiedzieć, że ja rozumiem, że jak jesteście w Polsce i rozmawiacie z Polakami, to będzie nienaturalne, żeby powiedzieć Mountain Dew. To nie o to chodzi. Jak mówicie po polsku i mówicie o Mountain Dew, to możecie mówić tak, jak mówicie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak ludzie to mówią. Mountain Dew? O kurwa, Zbyszek, podaj mi ten Mountain Dew. Albo coś takiego, ja nie wiem, jak to się mówi. To dajcie znać w komentarzach też, jak wy wymawiacie Mountain Dew, bo to jest chyba najtrudniejsze dla mnie, że jak jestem w Polsce, tak mówię po polsku i potem chcę coś powiedzieć, jakieś słowo po angielsku, ale wymawiam to po angielsku i to tak dziwnie brzmi, tak. O hej, czy lubisz pić Mountain Dew? I ludzie tak, ha? Czy lubisz pić co? Ja tak, Mountain Dew. Ja tak, co to jest? Ja tak, ja nie wiem, Mountain Dew? I oni tak, okej, okay, Mountain Dew. Albo, nie wiem, to jest takie głupie. Mountain Dew? Czy tak się mówi? Mountain Dew? Okej, nieważne. Nie zapomnijcie sprawdzić moje strony. I dzięki, że oglądacie mój kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!